Okej, siemanko YouTube, ja jestem Zenek, a to jest Paint, tak jak widać. I jakieś dziwne cwerki, które są bardzo podobne do kodów na darmowe pakiety. Dlaczego o tym mówię? Bo oczywiście otrzymałem 10 kolejnych kodów na darmowe pakiety i wpadłem na pomysł, że nie będę je rozdawał za komentarze, tylko będę je umieszczał pod filmikami w komentarzu. Znaczy ja napiszę taki kod w komentarzu. I taki kod będzie po prostu pomieszany, jego trzeba będzie złożyć. To będzie takie puzzle z kodu. Jak wiecie, te kody składają się z czterech takich części. Na przykład powiedzmy, że to jest pierwsza część, to jest druga część, to jest trzecia część i to jest czwarta część. Każda z tych części składa się z czterech cyfr, lub liczb, albo to jest pomieszane, to są cyfry i liczby. Także po prostu trzeba będzie ułożyć sobie taki kod w domu, albo czy też w docu, trzeba będzie po prostu popróbować, poprzestawiać te cztery części tego kodu w taki sposób, żeby on po prostu zadziałał. Oczywiście ja te kody będę mieszał, oczywiście nie będę mieszał samych tych już liczb i cyfr, bo to by było zbyt dużo roboty. Będę mieszał tylko te cztery takie części główne, z których składa się kod. Te części są oczywiście oddzielone myślnikami, także no to będzie dość proste do zrobienia. Będzie wystarczył po prostu cztery taką, na przykład tą pierwszą część trzeba będzie przenieść tutaj, drugą część trzeba będzie przenieść tutaj, trzecią część tego kodu trzeba będzie przerzucić na miejsce dwójki. No i czwórka pozostanie bez zmian. Oczywiście to nie jest kod prawdziwy, to jest tylko taki przykładowy kod. Mam nadzieję, że jest to dla was zrozumiałe. Kody będą dzisiaj, pierwszy kod będzie dzisiaj pod filmikiem. Oczywiście nie będę dawał je o różnych porach, tak żeby nie było tak, że podczas... Znaczy dzisiaj wrzucę chyba ten, zaraz po opublikowaniu filmiku, ale następnym razem będzie to już o jakichś różnych porach te kody będą, także trzeba będzie sobie po prostu polować na te kody i sprawdzać. Nie trzeba żadnych komentarzy pisać, nie trzeba nic robić, nie trzeba nic lajkować, po prostu trzeba od czasu do czasu wpaść na mój kanał i sprawdzić, czy ja nie zostawiłem kodu w komentarzu pod filmikiem. Tak jak mówię, te kody będą takie pomieszane, te główne takie cztery części tego kodu będą pozamieniane i trzeba będzie samemu sobie je ułożyć i sprawdzić, czy taki kod działa, czy został już ewentualnie wykorzystany, no cholera wie. Kto pierwszy, po prostu ten lepszy, tak? Kto pierwszy ułoży taki kod, kto pierwszy znajdzie ten kod i go ułoży, ten dostanie po prostu pakiet. Kodów jest 10, więc nie ma ich dużo. Myślę, że... Znaczy, będę dawał jeden kod na dzień, to przez 10 dni powinno wam styknąć. Chociaż myślę, że jeden kod chyba zarezerwuję dla kolesia, z którym to będzie 9 kodów, bo jeden kod na pewno dam Tieru, bo on ze mną nagrywał masę tych filmików z achievementami i tak naprawdę nic mu od niego, nic mu nie załatwiłem, nic mu nie dałem, więc myślę, że dam mu po prostu jeden kod tak za to, że za poświęcony czas i tak dalej, więc powiedzmy, że kodów jest 9, jeden kod dam dla Tieru, mówię to oficjalnie, żeby nie było jakichś później zgrzytów, problemów czy płaczu, że gdzie jest 10 kod, zabrałeś 10 kod, oddawaj 10 kod, czy coś takiego, nie, sorry, jeżeli kogoś uraziłem. Oczywiście tak mówię, kodów będzie 9, bo 10 kod oddam Tieru za to, że poświęcił masę czasu na nagrywanie ze mną, układanie tych deków i tak dalej. Ok, mam nadzieję, że wszystko jasne. Konkurs jest bardzo prosty, trzeba znaleźć kod pod filmikiem i go sobie ułożyć w domu, czy też ułożyć w duelu i po prostu go wykorzystać. On będzie pomieszany taki, są cztery główne części, będą pozamieniane i trzeba je po prostu ułożyć w odpowiedniej kolejności. Tak jak widać, tą jedynkę trzeba przerzucić tu, trójkę przerzucić na miejsce dwójki, te cztery cyfry i cztery litery ewentualnie i czwórka pozostaje bez zmian. To jest oczywiście przykładowy sposób zamienienia, ja będę to zamieniał po prostu w różny sposób. Ale oczywiście będę zamieniał tylko same te cztery cyfry. Nie będę już zamieniał tutaj cyfr, czy w takim jednym, po prostu w tej jednej części, po prostu to by było zbyt trudne do zrobienia. Także będę zamieniał tylko te cztery cyferki i one będą zamienione miejscami. Mam nadzieję, że to zrozumiałe. Nie jest to żadna mesyja, nie jest to żadna jakaś mega trudna rzecz do ogarnięcia, jest to bardzo, wydaje mi się, prosta rzecz. Spodziewajcie się pierwszego kodu dzisiaj pod nowym filmikiem, także dzięki wielkie i do zobaczenia w następnych filmach. Na razie, cześć!